Siemanko widzowie, dzisiaj odbieramy, w sumie to nie odbieramy, albo nie, odbieramy mój nowy samochód, który właśnie już do mnie jedzie. Jest już w drodze, powinien być lada chwila. Dzwonił do mnie właśnie kierowca, że już tu wjechał na wioskę. O, jedzie. Nie będę pokazywać, co to jest. Odwrócę się. Jedzie? Oj, był kawałek widać. Ciekawe, czy ktoś już wie, co to jest. Uwaga. O! Mój Skyline. Dobra. O, on już na podwórku wie. O! Fachowy kierowca widzę. O, się złamał w pół. Dobra, gdzie on tu jedzie? On nie wyjedzie zaraz. O! O, kurde, opuścił ten. Dobra. Wsiadamy. Widzowie, jak to ma w środku, fajnie. Dobra, kluczyki już tu są. Tylko nie wiem, czy ja dobrze tu zjadę. Nie wiem, czy ja dobrze zjadę tutaj. Dobra. Kurde, nic nie widać w tych usterkach. Chyba dobrze. Powoli. Dobrze. Dobra. Powoli. O, dobra, zjechał. Dobra, gaszę go. Idę tam, podpiszę wszystkie papiery. Wszystko tam z tym chłopem uzgodnimy i widzimy się za chwilę. Dobra, już tu dogadane prawie wszystko. Tu pan do mnie wysiadł. Zgadza się, wszystko dogadane, tak jak było. Proszę pana, no co powiem, no samochód fajny, nie? Jak to wszystko pomyśleć. No to fajny sprzęt. No to ja tu kiedyś, proszę pana, to kiedyś to w telewizji tylko takie widziałem, nie? A tu tutaj patrzę, no kurwa, no co, zadzwonił chłop, mówi, żeby samochód przywieźć. No mówię, dobra, no myślałem, że tak jak wszystkie te polonezy czy coś, a tu kurwa, patrz, zobacz pan. No to by się spodziewał, że to kurwa, no to takie coś ja będę przywoził kiedyś. No widzi pan. To wie pan, no to ja już... No już swoje to tutaj na tym świecie to przeżyłem, ale takiego to jeszcze ja nie woził. Aha. To tak jak panu mówię, no to... Sprowadzony. No to ile to koni, jak można zapytać? Tutaj koni to jest 600, bo to jest porobiony chyba. Oj człowieku, tu ja tyle musiałem jeszcze darowce nie w mam. W ogłoszeniu to było 600, ale jeszcze potem go schamuję, to po swojemu wszystko zrobię i... Proszę cię, a tu jak to jeździć, jak tu po prawej stronie kierownica? A to normalnie, idzie się przyzwyczaić. No to panie, jak to kurwa, to co to? Odpalić panu? Po lewej, no to dawaj pan, bo ja posłucham, bo to ja to lubię tak. Łatwiej, kurwa, a proszę pana, to tu... To kurwa, jak to brzmi? A, widzi pan. No, gratuluj, a to pana, czy to tak pan pożyczył ma? Nie, to mój prywatny. Panie kochany, to ja ile lat ja na świecie, 60 lat żyję, na świecie ja takiego nie widział na żywo, nie? No widzi pan. No to co, dobra panie, bo muszę jechać, bo ja jeszcze z panem pogadał tu, ale tu muszę, bo tu do klienta jeszcze muszę podskoczyć. Dobra. No. Dobra, tak? A ja tak tylko zapytam jeszcze, nie wie pan może na wiosce, czy tu ktoś, jakieś świniaki, czy może jakieś tam jajka można kupić? Ja się nie orientuję, ale kolegi zapytam. To mam do pana numer, to chcę pana znać. Dobrze, to dzięki, to cześć. Dobra, do zobaczenia, do widzenia. Cześć, trzymaj się, do widzenia. No, także widzowie, samochód już jest oficjalnie mój, papiery są, wszystko, dwa komplety kluczyków. I zostaje tylko zadzwonić do Jarusia, albo nie, ja do Jarusia może pojadę. I pokażę mu ten sprzęt, choć jeszcze wsiądziemy do środka, bo się nie mogę nacieszyć. Zobaczcie, to jest w środku. Dla mnie to jest niewyobrażalne. Tutaj jest nitro. Ale nie wiem, ja to będę przerabiać raczej, bo to sprowadzony. Także to nie po mojemu, tu wszystko robione. I tak będę się schamować, po swoim wszystko dostroić.
Mimo, że fajnie chodzi, to... To muszę mieć po swojemu. Może się przejdziemy. O, ktoś tu podświetlenie wsadził swoje. No w środku trochę... Trochę wieściunik, ale... Ale to nie szkodzi. Dobra, wyjedziemy tu na drogę może. Trochę damy mu, co? Oj, ale tu idzie. Cholera. Tu widzę, że tu zegary są. Niedziałające troszkę, ale to nie szkodzi. Tu wszystko do zrobienia jest z czasem. Dobra, tu zawrócimy. I zaraz dzwonimy do Jarusia. Przyjadę niego nowym sprzętem. Ale się zdziwi. Ale on się zdziwi. Dobra, idziemy na podwórko i dzwonimy do Jarka. Dobra, wjedziemy tutaj na podwórko jeszcze na szybko. Powolutku tylko, powolutku. Dobra. Dobra, ja tam idę do domu, te wszystkie papiery pochowam, żeby to nie było... Tu na spokojnie wszystko musi być, bo... Bo to nie ma co się śpieszyć. Dobra, to co, widzimy się za chwilkę. Dobra. Idziemy do Jarusia, tylko powoli się nie będę śpieszyć, bo robi kopę. Siadamy. Kurde, jak on odpada, jak on chodzi, widzowie. No to jest nieprawdopodobne aż. Ja nie mogę w to uwierzyć. Dobra, idziemy powolutku do Jarusia. Nie wiem, że poczekamy chwilę na niego. Bo on to lubi długo w kiblu siedzieć. Nic tu nie jedzie, nic tu nie jedzie. Powoli. Jakiego tu ma kopa? Przecież tu już stowa jest. Dobra. Brama otworzona. Powolutku tu wjadę, żeby tu nic nie przyryć. Bo to niski skurczywyk. Powoli, 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 powoli. A kurde. To już tutaj zostawił. Ty, Jaruś. O cholera. Cześć. Nie, to nie twój. To mówić, przed chwilą nie przyjechał. GTR-a kupiłeś? No. Ja ładny, co? Nie no, Skyline, przecież to jest moje marzenie. Dziękuję ci, dzieju, że spełniłeś moje marzenie o Skyline R34 GTR. Nie ma za co. Wiedziałem, że jesteś moim najlepszym kumplem. Dziękuję ci, no nie było trzeba. No. Nie było trzeba, naprawdę. No nieraz ci mówiłem, że takiego chciałem i zrobiłeś mi prezent. No, możesz się przejechać. A to nie dla mnie? No to mój. To mój. Fajny, tak. Kurczę, super długo jest. Strasznie szedł, no ale tak zadowolony z niego jestem. Nie no, oczywiście żartuję, dziejuś. No, nie no, ja nie wiem nawet co powiedzieć, no. Wiesz, to jest taki samochód marzeń, ile ludzi, nie? No właśnie moich też, dlatego tak się cieszę. Nie wiem co powiedzieć. Długo go szukać, bo ja słyszałem, że to problem jest jakąś dobrą sztukę zgarnąć, nie? Strasznie długo. To jest ponad rok. Strasznie długo też do mnie szedł. No ale wreszcie. Wreszcie się udało. Ale naprawa i tak wszystko, czy on był rozbity, czy nie? Nie, nie. A można wiedzieć ile? Nie, ja nie lubię o pieniądzach rozmawiać. Nie, no pogadajmy. Nie, on był kupiony od takiego też właśnie kolekcjonera, który siedzi w temacie. I co? Porobił go trochę. Zobacz w środku, jak tam jest. Ja pierdzielę, czy to nitro? No, jest nitro, ale... A gdzie Sandra? Możesz się przejechać, Jaruś. A mogę serio? No. Ej, dzięki, to było zawsze moje marzenie! Mam nadzieję, że Jaruś go nie rozbije, bo to jest strasznie, strasznie zrywna maszyna. Aż mnie to boli. Powoli, tylko niech on jedzie powoli. Powoli, ja tak się boję o to. Nie no, widzę, że Jaruś powolutku. Akurat o ten sprzęt dba. Z antykami tam trochę wariował. O, tu na milimetry. O. Która strona pojedzie? A, tu do mnie jedzie. Dobra. Zobaczcie, jak on chodzi. Nic tu nie jedzie? Nagramy tylko. Jak to brzmi? O, pojechał. Zobaczcie, na kamerce przybliżę. Mam nadzieję, że on tu z tym wróci.
Nie, no jaroś na pewno wróć. Żeby tam nic nie... żadnego drzewa nie przyłapał. No to... to strach, no to jednak 600 koni, to nie ma zabawy. Znaczy jest zabawa, ale... ale trzeba uważać, bo... to już nie są przelewki. To już nie jest mała moc. Gdzie ten jaroś? Gdzie on pojechał? Cholera jasna. Za długo go nie ma coś. Nie no, muszę iść tą stronę. Czy on się nie rozbił? Dobra, jedzie. Jedzie. O, jak to pierdziela. O! Zobaczcie. O, te hamulce to ma dobre. Ty, starczy. Ty, coś tu kurde. O, dobra. Dobra, jest już. Dobra, już wjeżdżam na podwórze. Co, w następnym odcinku my... nie no, nie wytrzymam. O. Trochę twarde sprzęgło tutaj. Troszkę zgasł. Nie no, jaroś to nie samochodowy raczej. W następnym odcinku będą jakieś... jakieś testy tego samochodu pokażą. Dane techniczne i... wrażenia z jazdy, jakieś tam przyspieszenia, takie rzeczy. To też na pewno się ogra. Tutaj jakaś szybka reakcja Jarusia. Dobra, został go tu. Już nie jedź dalej. Może być? Może tak, być tak, tu? tak, zostaw no. Już nie gazu, nie. Zostaw. Dobra. Dobra, niech stoi. To wiesz, to trzeba wyczuć, nie? Przecież... cholera, gdzie Jaruś? No tu jestem. Niewyraźny jakiś jesteś. Tu, no za tobą. Oj. No. Wiesz, tego stresu to. Trzeba słuchaj, no sprzęt wyczuć, to jest normalna sprawa, no. Ale powiem ci, że jak nim się przejechałem, on czekaj. Chyba ma przełożenie. Ustań, tak? O. A mógłbyś stracić wizję, żeby wiedziała, co straciła? Dobra. Dobra. Patrz, kiedyś uśmiechnąć. Czekaj. Chwila, tu gdzie mam aparat? Uśmiechnij się. Dobra. Cheese. Dobra, zrobimy dwa. Dzięki. A ten, ale jeszcze coś ci mogę powiedzieć. Mhm. Widzę, że on ma przełożenie zrobione na bardziej przyspieszenie jak prędkość. Tak VMAX to więcej jak 180 nie chciał iść, nie? Ale to gdzie tu więcej pojedziesz tak naprawdę? A to gdzie? Tu nie pojedziesz więcej, tylko że spod światła to jedyna strzała ze sprzęgła i... Ale to wiesz, gdzie już mi możesz dać, ale by jakiemuś fańcowi to nie dawaj jeździć, ja bo wiem, się jeszcze rozwali. Ja wiem. Widzisz, jako ja mam wprawę do samochodu. Ja wsiadam, ja już wiem, jak się jeździ taki, nie? No, tak, powiedzmy. A może jakieś wrażenie z jazdy to powiesz. Opowiedz wrażenia coś. Z jazdy, no cudowne, to było moje marzenie. Nie, przepraszam. To widzisz, na co dzień będziesz widział swoje marzenie teraz. Przepraszam, ale kilka domów to było marzenie. To było marzenie się takim przejechać. A jakbym nagrywał teledysk do mojej piosenki Disco Polo, kiedyś to by mógłbym użyczyć? Mnie czy samochodu? No ciebie i samochód. No to tak. A słuchaj, bo właśnie tak ostatnio sobie myślałem, może byś mnie nauczył trochę Disco Polo? Jakąś piosenkę może wspólną byśmy zrobili? Ty, no nie ma, nie ma problemu. Albo po prostu, nie wiem, no nauczysz mnie, zrobię jakąś piosenkę. No wiesz, no. Dobra. O co chodzi. Nie ma problemu. No to kiedyś coś trzeba pomyśleć. Dobra. Nie tam kiedyś na spokojnie usiąść. Okej. Okay. Się zgadamy. Ale fajne. Jest znaczek podświetlony. A baby co? A jeszcze teraz nie to wiem. Będziesz miał bab. No teraz pewnie ja. Teraz w końcu. Skąd wyszła? Pierwsza epka. No, tylko wyszła pierwsza epka w końcu, nie powiem, tak, to brzydkie tak. słowo. Ale fajnie, podoba mi się. A da się przerobić? Na lewo? Ale to nie, takiego klasyka to się nie przerabia, co ja mówię. Da się przerobić, ale to są drogie pieniądze. Nie będę go przerabiać, to ma swój urok. Nie właśnie kierownicy po prawej stronie. Nie przerabię, jakby ci kiedyś przyszło do głowy przerobić za duże pieniądze, to ty lepiej daj mi. Jak dobra. Jak ty masz przerabiasz, to lepiej mi daj. I na to samo wyjdzie, nie? Okej. A ogólnie jak tam u ciebie zrobię? Jak ogólnie ci tam wszystko... dzień mija? No bardzo dobrze, dzisiejszy dzień to jest no super, a tobie jak tam? Słuchaj, no mi... A właśnie, robiłeś testy tego żuka? No robiłem... Na chodzie jest?
No, on jest na chodzie jeszcze. Czy nie robiłem jego takich, wiesz, testów ekstremalnych. Czekaj, kluczyki wiem ze środka. Pierwszy... Dobra. Bo zaraz coś ktoś jeszcze by ukradł. Światło od razu zgaszę. Dobra, kluczyki wyciągam, bo to nigdy nie wiadomo. Dobra, idziemy do Rysia. Dobra. No. Słuchaj, no taka sytuacja była. No co? Pamiętasz wtedy, co pojechałeś, zawiozłeś mnie? No. Wracałem, pojechałeś prosto. Ja wróciłem tylko tyle, co obok twojego domu przyjechałem prosto tutaj za moim domem. I policja stała i za mną. Co ty gadasz? Słuchaj, i za mną. Od razu za mną. I ja po polach tutaj gdzieś wywaliłem się nim, to już tu wyklepałem co nieco, co było trzeba. I po polach, i wszędzie, i w końcu mi udało gdzieś tak schować, pojechali. I raz, dwa szybko na podwórko, no i tak go tutaj postawiłem, na razie stoi. Dziajuś, go trzeba zakatować. Zakatować i na złom wywieźć, bo i tak papierów nie ma, to nie wiem, czy bez papierów na złom. Ty. A do mojego koleżki? Mam znajomość. Ty, to do tego samego pewnie. Możliwe, ja spełniony, ja nie o tam byłem. A nie, to ty mówisz do handlarza. Mhm. To nie, do tego złodzieja to ja nie wiem, już mu raz na remizie z bańki dałem. No słyszałem, właśnie słyszałem. No, to do tego to nie, mowy nie ma, ja mówię o moim koleżce złomiarzu, nie? On myślał, żeby wziął bez problemu. Dobra, to coś nam ogarnie z nim. Tak, to kurde, tylko trzeba go najpierw zajechać, nie? No to... Żeby to wiadomo, bo... A jak cię policja goniła, to trzeba na razie trochę, no spokojnie. Nie, na razie tak, bo... Oj, mówię ci, że to za dużo dla mnie przeżyć, nie wiem co się dzieje, co to się czepiają. Szczur się nie przyciśnie. Szczur nie przyciśnie, tylko ty ten swój samochód, Pyrtka musisz zabrać. Patrz, ja tu cały komis otwieram nam tym. Komis na podwórku mam. I ty, to ja tak odstawię, po tego przyjdę. No, ale komis na podwórku, chcesz, tego sprzedam zaraz. Nie, tego wezmę. Ja tu już co się dało powykręcać, to ja powykręcałem. A tam, dobra. Zobacz, tu prawie nic nie zostało. A tu więcej nie było. No, ale co w bagażniku miałeś, to też... Ty właśnie, nie wiem czy się obrazić czy nie, ale miałeś Pepsi w bagażniku, a wypiłem. Dobra, nie szkodzi. To nic? Nie. Ja ci odkupię. Nie szkodzi. Przepraszam, ja ci odkupię, bo... Dobra, Jaruś. Ty, ja lecę, jeszcze się przyjadę nim, zaraz po tego wrócę i... Będziemy dobra, w kontakcie. Dobra, no to wiesz co, ja Bemko jeszcze muszę tylko do sklepu skoczyć, akurat zaraz za tobą dobra, wyjadę. Dobra, to trzymaj się, Jaruś, do zobaczenia. No cześć, dzięki, że wpadłeś, pokazałeś, cześć. Dobra, lecimy się przejechać, nie mogę się doczekać. Zobaczymy jak on ma V-Maxa tutaj. O, dobra, wpadamy. Światło trzeba zapalić. O, już Jaruś truka. O cholera. Niech on jedzie pierwszy. A mnie puszcza. Może tylko moje spaliny powąchać. Gdzie leziesz? Dobra, tu zaraz zawracamy. O kurde. O, jak poleciał? Ej, wszystko dobrze? Ty, to nic się nie stało tutaj. Chłop, na drogę wybiegł. Ja ci mówiłem, uważaj, bo tu kontu naprawdę. No, dobra. Się biedny nie narobił. Masakra. Dobra, tam ścigniemy się, Dziejuś, dawaj. Zara, bo tu jeszcze się rąbię w ten. To co się układ kierowniczy jest nie tego. Dobra. I lecimy. Trzeba na tych pieszych tu uważać, bo to masakra. Ciekawe, gdzie ten Jaruś się nie będę obracał, to trzeba patrzeć, co przede mną się dzieje. A nie, co za mną? Dobra. Ja tu zjadę na prawo. O, pociął. Dobra, zawracam się do siebie, ale śpiechał do sklepu. Taki strasznie ciężki kierownica tu chodzi. Trzeba będzie tutaj coś ogarnąć, co tu jest nie tak. Dobra, widzowie, to co? Ja wracam do domku. Napiszcie w komentarzu, czy podobał mi się odcinek, jak oceniacie moją furkę. Zostawcie subskrypcję, lajka w górę i komentarz jakiś tam miły dla mnie. Dobra, no tak jak mówiłem, dostawcie łapkę w górę, subskrypcję, jakiś fajny komentarz i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć! Do zobaczenia!